Dzień dobry. W związku z prowadzeniem stanu epidemii minister edukacji narodowej wydał w dniu 20 marca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Najważniejszą zmianą, o jakiej usłyszeliśmy, ma być obowiązkowe kształcenie uczniów na odległość za pośrednictwem sieci internet. Musimy zatem mieć na uwadze fakt, że są to nowe konteksty przetwarzania, w których pojawiają się nowe dane osobowe w postaci adresów e-mail uczniów i nauczycieli. A jeżeli już dane te przetwarzaliśmy, to powstał nam oto nowy cel przetwarzania. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przybliżenie Państwu, jak wdrożyć rozporządzenie, aby zachować zgodność z RODO. Zapraszam. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Zakładce Wiadomości. Opublikowane zostały skrócone informacje dotyczące nowych regulacji prawnych. Najważniejsza z nich to oczywiście zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzenie możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów, a także przedłużenie ograniczenia funkcjonowania szkół do 10 kwietnia bieżącego roku. Odpowiedzialność, która spoczęła na dyrektorze, nie ogranicza się jedynie do organizacji kształcenia na odległość. Wybrany sposób kształcenia będzie wpływać na przyjęte zasady ochrony danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych na Twitterze umieścił informację, że przepisy RODO w żadnym stopniu nie utrudniają przepisów specustawy, a zatem trudno uznać, że możemy ominąć przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ministerstwo stanęło na wysokości zadania i przygotowało platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Dodatkowo, MEN rekomenduje udostępnienie przez centralną i okręgowe komisje egzaminacyjne materiałów oraz programów emitowanych przez publiczną telewizję oraz polskie radio. Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności platformy epodręczniki.pl, należy założyć konto użytkownika. Do jego założenia wymagane jest podanie kilku informacji. Zalecamy przed akceptacją regulaminu zapoznanie się z jego treścią. W paragrafie drugim rozporządzenia z 20 marca bieżącego roku wskazano, że zintegrowana platforma edukacyjna to właśnie platforma dostępna na stronie epodręczki.pl. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania danych znajdziemy w paragrafie 9. Zintegrowana platforma edukacyjna gromadzi następujące dane osobowe, imię, imiona i nazwiska, nazwisko ucznia. Adres poczty elektronicznej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki adres. Informacje o uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza. Imię, imiona i nazwisko nauczyciela. Numer PESEL nauczyciela, adres poczty elektronicznej nauczyciela, informacje o zatrudnieniu nauczyciela w jednostce systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki oraz nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony. Źródłem danych osobowych jest system informacji oświatowej. Z wyjątkiem adresów poczty elektronicznej ucznia, i nauczyciela. Adres ten, przypomnijmy, wprowadza użytkownik zintegrowanej platformy edukacyjnej podczas rejestracji konta. Niestety nie został opisany w regulaminie sposób migracji z SIO do ZPE, ale to już sprawa programistów ministerstwa. Zgodnie z zapisem paragrafu 8, ustęp 3 regulaminu, Dane osobowe przekazane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w artykule 6 ustęp 1 litera A RODO. Uznać należy, że zapisy paragrafu 8 regulaminu ZPE stanowią kompletną klauzulę informacyjną, o której mowa w artykule 13 ust. 1 i 2 RODO. Pamiętajmy, że przyjęte rozwiązanie posiada moc prawną wyłącznie w sytuacji, w której użytkownicy samodzielnie zakładają konta na platformie ZPE. Zakładanie kont w imieniu innej osoby jest niedopuszczalne. Oczywiście nie można założyć, że zintegrowana platforma edukacyjna będzie w stanie obsłużyć wszystkich nauczycieli i uczniów w całym kraju w tym samym czasie. Na pewno ministerstwo jest świadome zagrożenia, a Centrum Informatyczne Edukacji pracuje nad rozwiązaniami technicznymi, które zwiększą dostępność do platformy. W sytuacji w której ZPE będzie niewydolne lub w sytuacji w której dyrektor szkoły wybierze inną formę kształcenia na odległość do wyboru pozostaje wiele innych rozwiązań. Większość z nich to rozwiązania komercyjne, sprawdzone choćby przez podmioty świadczące szkolenia e-learningowe. Wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem profesjonalnych systemów, takich jak My Own Conference, ClickMeeting, mogłyby zapewnić połączenie audio-wideo z uczniami Przygotowanie jednak materiałów edukacyjnych, nauka obsługi systemu zabierają sporo czasu. Do wykorzystania pozostaje więc poczta elektroniczna, Skype czy platformy do pracy grupowej. Każde jednak rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Musimy jednak pamiętać o kilku przepisach RODO, które musimy przestrzegać przy korzystaniu z nich. Chcąc skorzystać z kontaktu mailowego, musimy uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Adresy mailowe, które zostały zgromadzone w procesie rekrutacji, służą bowiem innemu celowi, który został już osiągnięty. Zatem, o ile nie odebraliśmy wcześniej zgody na przetwarzanie adresu e-mail, powinniśmy zrobić to niezwłocznie. Propozycja treści klauzuli przedstawiona zostanie w dalszej części. W pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy do realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w artykule 13 ust. 1 i 2 RODO ze względu na fakt, że znakomita większość informacji jest już znana osobom, których dane dotyczą, możemy ograniczyć się do podania tych, które zostały zaktualizowane. Pozwala nam na to zapis artykułu 13 ustęp 4 RODO. Rozwiązanie to możemy zastosować w przypadku, kiedy posiadamy zgody na przetwarzanie danych osobowych w innym celu, aniżeli kształcenie na odległość. Jest to dobre rozwiązanie również na przyszłość. W przypadku, kiedy zbieramy zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail od naszych pracowników oraz uczniów, ich opiekunów faktycznych lub prawnych, warto uzupełnić cel przetwarzania o kształcenie na odległość. W chwili obecnej należy odebrać od pracowników oraz uczniów lub ich rodziców opiekunów prawnych klauzulę zgody. Oczywiście, otrzymanie papierowych zgód w chwili obecnej nie jest możliwe. Aby zadośćuczynić w zasadzie rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2 RODO, a także móc wykazać posiadanie zgody zgodnie z brzmieniem artykułu 7 ust. 1 RODO, zalecane jest, aby otrzymać zgodę drogą elektroniczną, np. skanem w postaci zdjęcia. Nie należy zapomnieć o obowiązku zawarcia umowy powierzenia z przedmiotem przetwarzającym dane osobowe, z którego usług, i rozwiązań zamierzamy skorzystać w ramach kształcenia na odległość. W wielu przypadkach rozwiązanie prawne będzie gotowe w postaci innego instrumentu prawnego, o którym mowa w artykule 28 ustęp 3 RODO. Chodzi o regulaminy, które trzeba zaakceptować, aby móc korzystać z aplikacji, systemu czy też platformy cyfrowej. W pozostałych przypadkach należy przygotować umowę powierzenia przetwarzania danych. Każda placówka oświatowa posiada inspektora chrony danych, którego należy włączyć w działanie związane z kształceniem na odległość. Obowiązkiem inspektora jest nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych i wskazywanie rozwiązań zapewniających zgodność ze zmieniającymi się przepisami prawa. Brak możliwości prowadzenia stacjonarnego punktu kontaktowego inspektora ochrony danych w siedzibie placówki w związku z jego pracą zdalną zmusza do uruchomienia punktów przestrzeni cyfrowej. Tak aby prawa osób, których dane dotyczą, nadal były respektowane. Oczywiście wszelkie zmiany należy umieścić na stronie internetowej placówki lub w biuletynie informacji publicznej. W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do naszego kanału na YouTube oraz do podcastów, które dla Państwa przygotowujemy. Dziękuję bardzo.